Według najnowszych doniesień prasy Jacek Braciak, 50 l. i Agata Buzek, 42 l., są w trakcie podejmowania ważnych decyzji. Czyżby planowali wspólną przyszłość jako mąż i ona? Przedostatni wtorek lutego, wieczór. Do krakowskiego kina pod baranami wchodzą Agata Buzek i Jacek Braciak, twórcy głównych ról w filmie Córka trenera, który tego dnia ma być zaprezentowany widzą na przedpremierowym pokazie. Reklama wizyta w Krakowie, gdzie rok wcześniej kręcony był, film, jest dla aktorskiej pary nie tylko zawodowym obowiązkiem, ale też okazją, by po prostu spędzić ze sobą cały dzień i odwiedzić ukochane miejsca. Kilka miesięcy temu, to właśnie tu podjęli decyzję o zamieszkaniu razem. Jacek zaproponował Agacie, by wprowadziła się do niego, a ona bez wahania się zgodziła. Była już wtedy pewna swoich uczuć, do niego. Mówi w rozmowie z życiem na gorąco znajoma pani Agaty. Długo trwało, zanim mu zaufała i dostrzegła w nim mężczyznę, który może dać jej szczęście. Poznali się dawno temu, na uroczystej prezentacji wszystkich kandydatów do polskich nagród filmowych w marcu 2003 roku. Oboje byli wówczas po raz pierwszy nominowani do Orłów, ona, za drugoplanową rolę kobiecą w zemście Andrzeja Wajdy. On za kreację drugoplanową męską Wedim Piotra Trzaskalskiego. Po uroczystej gali pani Agata jako pierwsza pogratulowała zwycięstwa starszemu od niej o 8 lat koledze, zamienili ze sobą kilka zdań, po czym ich drogi się rozeszły po raz drugi spotkali się na gali orłów w 2017 roku. Znów, nominowani byli do nagród za kreacje drugoplanowe. Tym razem oboje przegrali walkę o upragnioną statuetkę. Co paradoksalnie bardzo ich do siebie zbliżyło. Podczas bankietu w Teatrze Polskim spędzili, razem cały wieczór. Agata promieniała, a Jacek nie mógł oderwać od niej oczu. Podobno, już wtedy zachwycił się nią i stracił dla niej głowę. Ona też bardzo go polubiła. Nic jednak nie wskazywało na to, że kiedyś zostaną parą. On był w związku, z pierwszego małżeństwa z Iloną, braciak ma dwie córki Zofię i Jadwikę. Z Mają Hirsch, Marysie, a Agata Buzek była przecież mężatką. Oboje mamy pewność, że chcemy być ze sobą do końca życia, twierdziła w wywiadzie, pytana o męża. Kilka miesięcy po tej deklaracji jej małżeństwo legło w gruzach. Kiedy na początku ubiegłego roku Łukasz Grzegorzek zaproponował Jackowi Braciakowi główną rolę w córce trenera, aktor wyznał reżyserowi, że marzy. By jego partnerką była Agata Buzek. Wiedział już wtedy, że aktorka, do której, od wielu miesięcy skrycie wzdychał, wyprowadziła się z domu i zamierza rozwieść się z mężem po, dwanaście latach wspólnego życia. On też miał za sobą kilka miłosnych porażek. Wszystkie, próby ułożenia sobie życia w boku jakiejś kobiety, które podjął po rozstaniu z Mają Hirsch. 41 l. Kończyły się po kilku randkach. Czytaj więcej na kolejnej stronie.